Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego pierwszego modułu kursu Podstawy obsługi kalnerskiej. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Personel kelnerski jest wizytówką restauracji. Każdy kelner powinien tak organizować sobie pracę, aby konsument był sprawnie obsłużony i z przyjemnością powracał do lokalu jako ulubionego miejsca spędzania wolnego czasu. Każdy kelner powinien Znać podstawowe zasady obsługi konsumenta, posiadać niezbędne kwalifikacje, znać obowiązki oraz zakres czynności wykonywanych na swoim stanowisku pracy, posiadać predyspozycje i cechy dobrego kelnera, dysponować odpowiednim strojem oraz wyposażeniem, charakteryzować się wysoką kulturą osobistą. Od pracowników obsługi wymaga się stałego kształtowania cech osobowościowych oraz cech fizycznych, które istotnie wpływają na odniesienie sukcesu zawodowego. Istotnymi cechami pracowników obsługi są spostrzegawczość oraz podzielność uwagi. Odgrywają one szczególnie ważną rolę w przypadku obsługi kilku stolików. Duże znaczenie w pracy kelnera ma również dobra pamięć, która pozwala właściwie przyjąć zamówienie i uniknąć błędów przy serwowaniu dań. Dobra organizacja własnego warsztatu pracy przez kelnera ma na celu sprawną obsługę gości, zgodnie z powiedzeniem maksimum efektu, minimum wysiłku. Właśnie dlatego kelner powinien zadbać o własne wyposażenie zawodowe, które przyspieszy wykonanie wielu czynności. Do podstawowego wyposażenia zawodowego kelnera należy przede wszystkim serweta kelnerska, tak zwana kelnerka. Powinna ona posiadać wymiary 40 na 80 cm. Być biała, nienagannie czysta i właściwie złożona. Serwetka kelnerska służy do przenoszenia wygrzanych talerzy oraz gorących półmisków z potrawami, chroni również odzież przed zabrudzeniem. Kolejnym niezbędnym narzędziem, które powinien posiadać przy sobie kelner, jest scyzoryk uniwersalny, tak zwany trybuszon. Składa się on z trzech elementów: korkociągu, obcinaka do folii oraz otwieracza do butelek. Każdy kelner powinien mieć przy sobie również długopis i notes kelnerski lub elektroniczne notes połączone z kasą i komputerem, ponieważ bez tych narzędzi nie będzie w stanie zapisać zamówienia. Kelner powinien także w osobistym wyposażeniu posiadać zapałki lub zapalniczkę do zapalania świec czy podawania ognia gościom, delikatny estetyczny portfel i identyfikator. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.